Szanowni Państwo, negocjowane obecnie przez Komisję Europejską Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne, w skrócie TTIP, to gigantyczny projekt o potencjale szacowanym na ponad 120 miliardów euro rocznie dla Europy. To mniej więcej tyle, ile wynosi roczny budżet wspólnotowy. Dzięki zawarciu porozumienia amerykański rynek zbytu stanąłby otworem dla europejskich przedsiębiorców, a na naszym rynku pojawiłyby się tańsze produkty zza oceanu, w tym samochody, sprzęt elektroniczny, ubrania i żywność. Aby jednak doszło do całkowitego zniesienia ceł na towary sprowadzane z USA oraz zniesienia barier, które obecnie komplikują relacje handlowe po obu stronach oceanu, należy zharmonizować dziesiątki istniejących regulacji, na przykład dotyczących ochrony środowiska, przemysłu chemicznego, spożywczego, ochrony konsumentów czy rynku pracy. Kto najbardziej zyska na traktacie? Jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, to nie Niemcy, jak się powszechnie uważa, ale Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia i Hiszpania. Te kraje mają obecnie największą wymianę handlową z USA i napotykają najwięcej barier. Kto może stracić? Według dostępnych nam analiz europejski przemysł metalowy i elektrotechniczny, co powinno być bardzo dokładnie przeanalizowane przez Komisję Europejską. A otwartym pytaniem pozostaje też wpływ TTIP na europejski rynek pracy. Po drugiej stronie oceanu są niższe koszty pracy i energii, co może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność unijnej gospodarki. Jak przedstawia się obecny bilans handlowy pomiędzy Unią Europejską a USA? Unia Europejska eksportuje za ocean więcej towarów, usług, jak i inwestycji. Dotyczy to głównie produktów chemicznych, maszyn ciężkich, produktów agrarnych. Nieco inaczej jest w sektorze energetycznym, gdzie najważniejszym towarem importowanym z USA jest węgiel, na który już teraz nie są nałożone opłaty celne. Unia Europejska sprowadza ze Stanów 103 miliony ton węgla rocznie. W sektorze wytwórczym do największych przeszkód taryfowych należą cła na żywność przetworzoną oraz samochody. Ale i tutaj ogromne znaczenie będą miały ułatwienia pozataryfowe. Weryfikacją będzie objętych niemal 80% transakcji, skutkiem czego może być wzrost PKB w Unii Europejskiej na poziomie od 1 do 4%. Tyle szacunki. Mimo że Komisja Europejska jest już po 8. turze rozmów w sprawie TTIP, dalej my, posłowie, nie za wiele wiemy o konkretnych rezultatach, ponieważ negocjacje toczą się za zamkniętymi drzwiami. Jedynym wiarygodnym źródłem jest dla nas Komisja Europejska, która reprezentuje Unię w tych negocjacjach. Pałeczkę po komisarzu Karlu de Guchcie w nowej komisji przejęła komisarz Cecilia Malmström. Od niej dowiedzieliśmy się niedawno, że w bardzo wielu dziedzinach nie udało się jak dotąd wypracować żadnego porozumienia, a najbardziej kontrowersyjna sprawa mechanizmu Investor State Dispute Settlement, tak zwanego ISDS, w ogóle nie ruszyła z miejsca. Mój frakcyjny kolega Bernd Lange, szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Handlu Zagranicznego, pracuje obecnie nad rezolucją w sprawie dalszych kroków związanych z umową. Parlament chce wymóc na Komisji absolutną transparentność prowadzenia negocjacji wobec nas, posłów w finale akceptujących lub odrzucających umowę. Wspomniany ISDS, czyli zapis zawarty w międzynarodowych umowach handlowych, daje inwestorowi prawo do wszczęcia postępowania przeciwko państwu, na terenie którego prowadzi interesy, w przypadku zmian prawa, które mogą negatywnie odbić się na przyszłych zyskach przedsiębiorstwa. Przykłady? Argentyna, przymuszona protestami obywateli, zdecydowała się na zamrożenie opłat za energię i wodę. Międzynarodowe korporacje, które straciły w ten sposób szacowane zyski, pozwały tamtejszy rząd, który w efekcie musiał zapłacić im ponad miliard dolarów odszkodowania. Australijski parlament przyjął regulację, iż papierosy w ich kraju będą sprzedawane w jednakowych opakowaniach, opatrzonych jedynie szokującymi ostrzeżeniami zdrowotnymi i mimo, że ustawę zatwierdził tamtejszy Sąd Najwyższy, niezadowolona z obrotu sprawy firma tytoniowa Philip Morris zaskarżyła wyrok, powołując się na złamanie prawa własności intelektualnej na pudełkach papierosów w kwestii ich designu i znaku towarowego. Kary liczone są w setki milionów dolarów.
Mechanizm ISDS jest stosowany w przypadku, gdy strona państwowa narusza zasady określone w umowie międzynarodowej, na przykład nacjonalizując inwestycje, czy też ustalając nowe przepisy, które uniemożliwiają dotychczasową działalność firmy, powodując, iż towar wyprodukowany w fabryce należącej do inwestora staje się mniej wartościowy, czy wręcz nielegalny. Wtedy strona pokrzywdzona może skorzystać z ochrony ISDS przed Trybunałem Arbitrażowym. Problem tkwi w tym, że międzynarodowy arbitraż budzi wiele wątpliwości. Przesłuchania są objęte tajemnicą, sędziami są prawnicy, z których wielu pracuje w zainteresowanych sprawą korporacjach, a obywatele, których w efekcie dotyczą konsekwencje konfliktów, nie mogą się bronić i nie mają prawa do odwołania. Czy mamy do czynienia ze sprywatyzowanym systemem sprawiedliwości dla globalnych korporacji? Negocjująca umowę Komisja Europejska naszym zdaniem nie widzi zagrożeń, jakie niesie mechanizm ISDS i zamierza go uwzględnić w dokumencie, podkreślając, iż jest to również ważne narzędzie do ochrony inwestorów z Unii za granicą. Faktem jest, że jeśli chodzi o wymianę handlową z innymi krajami, mamy już w Unii podpisanych około 1400 umów z mechanizmem ISDS, w tym umowę CETA z Kanadą. Polska ma podpisanych ponad 60 umów z ISDS, co plasuje nasz kraj wśród najczęściej pozywanych w związku z tym krajów na świecie. Przypomnę sprawę holenderskiego Eureko, gdzie 3-letni konflikt kosztował Polskę 27,5 miliona złotych. Kolejną z koncernem Cargill. Po 4 latach sporu przed Międzynarodowym Arbitrażem w Paryżu Polska łącznie z odsetkami zapłaciła 20 milionów dolarów. Czy z francuskim koncernem medialnym Vivendi, który otrzymał 1,25 miliarda euro za zrzeczenie się praw do PTC. Przepisy ISDS w bilateralnej umowie z USA z 1990 roku plasują Polskę wśród państw najczęściej odpowiadających na roszczenia amerykańskich inwestorów. Znajdujemy się na 7. miejscu po Kanadzie, Argentynie, Ekwadorze, Meksyku, Ukrainie i Kazachstanie. Mając tego typu doświadczenia w sporach z zagranicznymi inwestorami, nasz rząd dalej popiera włączenie ISDS do umowy TTIP. Chociaż mechanizm ISDS proponowany przez Komisję byłby znacznie węższy niż ten w umowie pomiędzy Polską i USA, inne kraje Unii Europejskiej, które mają już umowy z ISDS, ze Stanami Zjednoczonymi, to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja, też nie widzą żadnego sposobu, żeby sprzeciwiać się mechanizmowi ISDS. No cóż, poza tym są też inne dziwne propozycje w umowie TTIP, które przypominają mi niesławną umowę ACTA, godząc moim zdaniem w wolność słowa i ochronę danych osobowych. Negocjacje trwają, a w Parlamencie Europejskim każdego tygodnia odbywają się kolejne debaty i seminaria z udziałem międzynarodowych ekspertów. Parlament zgodzi się na przyjęcie TTIP tylko, jeśli będzie przekonany, że umowa będzie służyła rozwojowi gospodarki Unii Europejskiej. Ponieważ nie mamy możliwości zmiany treści umowy negocjowanej przez Komisję, a jedynie przyjęcie jej lub odrzucenie, w końcu możemy zawsze odesłać ją ad acta, jak to miało już miejsce w przypadku kontrowersyjnej umowy ACTA. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego, Lidia Geringer-Deudenberg.